Witam w kolejnym podcaście. Dzisiaj będziemy kontynuować pracę nad przemieszczaniem naszej postaci oraz dowiemy się co nieco o enumach. Enumy jest to specjalny rodzaj klasy w Javie. Używamy ich zazwyczaj do zawężenia listy wartości, które może przyjąć dana klasa. Na przykład, wyobraźmy sobie, że mamy klasę osoba. Osoba oprócz imienia, nazwiska, wieku ma również płeć. Załóżmy, że przyjmiemy, że płeć będzie to typ tekstowy. Następnie, używając tego, programista może przyjąć, że płeć będzie miała wartość mężczyzna bądź kobieta. Wygenerujemy sobie bezczelnie wszystkie. Tworząc nową osobę. Natomiast kilka miesięcy później może przyjść zupełnie inny programista do tego samego kodu, który używa również klasy osoba i również chce ustawić z jakiegoś powodu tą płeć. Jako że minęło już kilka miesięcy, programista, który pisał oryginalnie klasę osoba, pewnie już tu nie pracuje, więc robimy coś takiego. Mail bądź po prostu M bądź K dla kobiety, bądź female, bądź F dla kobiety. Generalnie możliwości jest wiele. No i tak generalnie rodzą się błędy. By uniknąć takich sytuacji, powstały właśnie enumy. Enumy zawężają nam ilość opcji, którą może przybrać dana klasa. Otwórzmy sobie nowego enuma. Nazwijmy go płeć. Public enum płeć. I zaraz za rozpoczęciem enuma wpisujemy wartości, jakie ten enum może przybrać. W tym przypadku będzie to mężczyzna oraz kobieta. Teraz w klasie osoba możemy zmienić płeć z typu string na typ płeć. W tym momencie usuniemy sobie te działające. W tym momencie, tworząc nową osobę, nie możemy już wpisać czegokolwiek, lecz konkretnie musimy użyć enuma płeć, które daje nam tylko dwie opcje do wyboru. Więc w tym wypadku pomylić się już jest naprawdę ciężko. Wróćmy więc do naszej gry. Utwórzmy enuma kierunki. Directions. Direction. I utwórzmy tu odpowiednie wartości, czyli N, S, E, W, tu i góra, powiedzmy jeszcze. Teraz dobrze by było z nich korzystać. Pierwsze, co musimy zrobić, to zmienić w klasie location mapę z typu string na typ direction.
Następnie w klasie main zmieniamy zamiast północ direction end. Podobnie w dodawaniu drogi powrotnej. Następnie obsługa comment. Jak widzimy, tutaj mamy w przypadku północ, południe, wschód, zachód. Poruszamy się na komendę. Teraz byśmy chcieli, by move nie przyjmowała stringa, lecz kierunek. W którym porusza się gracz. Więc musimy wrócić do nieco brzydszej wersji. W przypadku dostajemy N, bądź nasz gracz pisze również północ. Czemu nie? North niech będzie, skoro cały tekst mamy po angielsku gry. Ruszmy się w direction north. Od razu zmienimy sygnaturę. Move. Direction. Podobnie z pozostałymi kierunkami robimy. Aha, dodajemy jeszcze break. Gdybyśmy nie dodali break, wykonałaby się komenda move, następnie ponownie komenda move i dopiero na breaku zatrzymałoby się wykonanie instrukcji warunkowej switch. Więc dobrze tego breaka dodawać. Podobnie będziemy robić dla południa. Wschodu i zachodu. Świetnie. Teraz ponownie musimy zmienić sygnaturę komendy move w klasie player. Teraz otrzymamy direction. Tu również będziemy przyjmować direction, next location. Również przyjmuję direction. Ok, sprawdźmy teraz. Ok, gra działa, tylko zapomnieliśmy wypisywać na standardowe wyjście opis lokacji. Sprawdźmy jeszcze raz. Doskonale. Jednak dobrze by było, gdyby w opisie lokacji było widać wyjścia, jakich możemy użyć. Przejdźmy do location, do tworzenia opisu lokacji i dodajmy kolejną linijkę. Visible exits, get exit string. W tej metodzie przeiterujemy po wszystkich wyjściach, by utworzyć z nich jakąś czytelną postać. Pętla for iteruje po zbiorze. W takiej formie, jaką teraz tu używam.
Do stringa dodajemy po prostu direction to string, a następnie spację za nim. Zobaczmy teraz. Świetnie, mamy linijkę dodatkową z opisem, gdy pójdziemy sobie na północ. Okay. Fajnie by było jednak, gdyby zamiast tego S widniało na przykład południe. Enumy mogą posiadać również pola. Więc znajdźmy naszego enuma direction i dajmy tu pole private direction description. Niech to będzie string. Tworzymy odpowiedni konstruktor. I przy wartości każdego pola dodajemy odpowiedni opis, czyli nasze description, w tym przypadku będzie north. Tak samo robimy dla pozostałych. Teraz w naszej klasie location przy tworzeniu stringa z opisem wyjść nie używamy direction to string, lecz dorzućmy jeszcze tu getter. Get direction description. Odpalmy to. Świetnie, działa jak należy. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę.